Halo, halo, witam sobie, pani bardzo serdecznie, jestem Marcisow, wy jesteście w AO, to jest Gothic, a oto są rozpruwacza. Spróbujmy do nich popalić z łuczku. Może być efektywniejsze. Albo i nie. Kurwa! Ja pierdolę! Grole, działaj ty z przyzwoitą płynnością i nie mul. Pojedzmy trochę na spokojnie. I uciekam. Pod górkę. No i co? O kurwa. No chodź ty, chodź. Co? Czyżby nareszcie nam się udało? Jak na razie się udaje, ale jeszcze jeden został. Napijmy się wody. Po to, żeby sobie zregenerować wytrzymałość. No. Uff! Z tym trzeba było się naprawdę przespać. Teraz szybko odtrutka. No, mam na szczęście ich 20. No. Żeby nam się normalnie regenerowała stamina. Gdzie my musimy iść, żeby dostać się do Okary? Tu za tą górką powinna być. Moi drodzy, ratujcie mnie i trzymajcie mnie za łeb. Albo najlepiej za ręce i mój portfel, żeby leżał daleko ode mnie. Przeglądałem sobie dzisiaj oferty takie, wiecie, powyprzedażowe. I patrzam. Skyrim Legendary Edition. O, i co tutaj jest? Co to jest? To jest najśmieszniejsza rzecz, jaką w tej grze ogólnie widziałem. Siatka wywieszona nad Okarą, żeby jej nie było widać. Albo nie wiem, żeby gówno nie spadało. Deszcz na pewno przez to leje. Gdzie jest wejście do tego cholerstwa? I teraz widzę, że pomyliłem Okarę z Nemorą. To są takie dwa miejsca, takie mało charakterystyczne. Nie oszukujmy się. Gdzie jest wejście? Gdzieś tu? W rowie? Anu nie. Zapiszmy, bo jak zaraz się okaże, że się coś złego wydarzy. No pomyliłem Okarę z Nemorą, bo Nemora to jest taki krater w ziemi. Coś w rodzaju redok, tyle że bez sufitu. Okej, żyjemy. Jeszcze tylko gra przestanie lagować, a będzie świetnie. Serio, nie mam pojęcia, gdzie jest wejście do Okary. Panowie ogrowie. Ogru. A zasadził ci ktoś kiedyś kopa w coś? A dostał w łeb. Dobra. Musimy ich wszystkich trzech trzymać w jednej linii.
Żeby nas któryś nie zaskoczył od boku. Jak ten tutaj próbuje. Okej. Okay. Jak na razie się udaje. Okej. Okay. Panowie co, boją się zasięgu? On ty. No nie. Tak się nie będę bawił. Ła. W razie nie jest źle. Jeszcze nas nie zajebali. Ale zaraz zajebią. Jeszcze mam za sobą skałę. Fajnie tak się wyleczyć i zaraz po wyleczeniu dostać na ryj. Jem surowe mięso. No kupiłem tego Skyrima Legendary Edition. I trochę się zaniepokoiłem, bo go kupiłem, a nie pokazuje mi, że to jest jakaś lepsza wersja, bo miałem wcześniej normalnego Skyrima. Bez dodatków. Więc kupiłem tego Legendary, żeby wiecie, mieć to pimpnięcie graficzne. I wszystkie dodatki, bo to czemu by nie. Ła! Kurwa! Zjebane ogry. No i co? No i teraz jesteś sam, kurwa, jak ci najebie. A mi piznął. No. Oddawać mi wasze orkowe, ogrowe Morgensterny. Cały sprzęt mój. Żebym tylko znalazł tą okarę gdzieś tutaj. Naprawdę jest mało śmieszne, że no... Że ja w sumie nie mam pojęcia, gdzie jest wejście do okary. Nie pamiętam go za cholerę. Bo wiecie, jak się... No, jeszcze jeden. Ogrze, bo ja tam nie wiem, jak tam ta twoja ogrzyca. Potrafi się ustawić. Au, kurwa. No. Ich skarb jest mój. Potrzebuje wytrychu. A no kurwa, rzeczywiście, wytrychy nam się skończyły. I chyba wypadałoby zjeść te wszystkie ogniste jagody, które uzbierałem. To jest 20, to są 24 punkty życia. Dlaczego zjeść? Ponieważ... A, ogniste jagody dają manę. Nieważne. Dobra, zjem jeszcze jedną. Zabawy. A co dawało życie? A to ziele królewskie, których mam 7. Pomyślmy. Na przepis na życie jest no, z tego ziela królewskiego. Ech, jak to będzie wyglądało zdobycie tych mikstur stałego efektu? 60 w alchemię, czyli potrzebujemy jeszcze tak z 40 punktów w alchemię władować. Oraz zważenie mikstur przemiany oraz many. To jest tyle, że aż mi się nie chce. Wypadałoby to kiedyś zrobić.
A więc kiedyś się zrobi od złej strony, widzę. Wygląda na to, że... A co to za kładeczka? Takie kładki to tak bez powodu się w takich miejscach nie pojawiają. Gdzie jest ta pierdolona Nemora? No bo ja nie wiem, jak tam wejście do tej waszej Nemory zrogowaciałej. Co się chowa przed orkami. Spójrzmy na to miejsce od góry. Tam jest jakieś wejście. Tu jest jakieś przejście. I to wszystko. Dobra, idziemy w ta strona. Ej, Nemora zrugowaciała. Chyba starczy. Chcę wejść. A cóż, to kamienna pokrzywa. Czy to goblińska jagoda? No jak fajnie, w tej części się... Ohohoho. Ale duży spad. W tej części się roślinki spełnią w nieskończoność, więc warto zbierać. Warto od czasu do czasu może podjeść, jak nam będzie brakować punktów. Szkoda, że nie ma roślinki dającej... Przeżyję? Winienem. No. A cóż to? Wyzwolony niewolnik? Ojej. O, panowie. Zrobię sobie przerwę. Gdzie my jesteśmy? W pizdę z dala od Nemory. To jest jakiś obóz, który już tak podchodzi pod Silden. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Jest spory ten obóz. Żartujesz sobie? Jest tu ktokolwiek imienny? Freeman. Panie Gordon Freeman. Co tu robisz? Zajmuję się zbiegłymi niewolnikami. Jest ich coraz więcej. Niedługo zabraknie tu dla nich miejsca. Co ja robię? Nie mam pojęcia. Czemu nie? Porozmawiajmy o złocie za zbiegłych niewolników. Wszyscy jesteśmy tu biedni. Mogę ci dać najwyżej 100 złotych monet za osobę. Rozumiem. Czemu nie? Czyli jak będziemy tutaj sprowadzać niewolników z Silden, to dostaniemy złoto. Kim są ci uciekinierzy? Ostatnio coraz więcej niewolników ucieka z Silden do okolicznych lasów. Są zdesperowani i nie mają dokąd iść. Pomagam im jak mogę i zapewniam im miejsce do życia. Ja chcę się dostać do Okary, a nie gadać z tobą o Silden. Dawaj mi to. To. Wytrychy. I dziękuję. Dobrze ci radzę. Jeśli on tak będzie cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. Z tego będzie jeszcze więcej. Ech. No cóż, będziemy musieli iść wzdłuż ściany. Górskiej ściany i zobaczyć, może w końcu znajdziemy to wejście. Czyżby? O, grzybki, grzybki, grzybki. Kiedyś by wypadało je sprzedać. Ja taki rozweselony, o, przyjaciół znalazłem. To taki hoj. Ciebie to.
No więc, ty kurwa, aż 3. Czyli łącznie 5. Jebaniście są. No. Dum 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 dum. Zbierzmy te rzeczy, to najwyraźniej nie jest wejście. Chyba że takie jakieś boczne. No to nie jest wejście. No panie, tylko ty i ja, takie you and me. Taki krótki fight. O, zaczął blokować. A słyszeliście ogólnie, że pojawił się nowy dodatek do Titan Questa? Do pierdolonego Titan Questa? Gry, która ma, nie wiem, z 10 co najmniej lat na karku? O, ile dobrych rzeczy. Pieczenie, woda, chleb. Kilofy. Tarcze. Kamienne korzenie, to mnie już tak troszeczkę mniej, ale nadal. No widzę, że to jest wejście do Okary najwyraźniej, które zostało zawalone. Jak mamy ognisko, to przynajmniej upieczmy sobie jakieś kiełbaski. A mamy ich sporo. I znowu jest 60 pieczeni. Teraz by wypadało jeszcze sobie upichcić mikstury. No co, okazało się, że to nie jest zbyt dobry trop. Idziemy dalej. Kolejna... Ej! To jest Silden. A to są gobliny. Cip, 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 goblinki. Cip, 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 cip. O, goblin szaman. Kurwa. Cię zaraz denerwuję i zamiast walczyć z tymi tutaj, to idę najebać ich szamanowi. Kto to słyszał, goblin szaman? Takie głupoty to tylko mogą wpaść na Piranha Bites i w Blizzardzie. No. Pierdolę walkę z goblinami. Zabieramy wszystko. Kuferki opróżniamy. Ochrona przed lodem, mgła, trucizna. Leczenie trucizny. Zawsze ważne, fiolka z wodą. Okej, odsutka kolejna. One nam się przydadzą. Nie będę narzekał, że mamy ich za dużo. Którędy tam się włazi? No raczej nie tędy, bo tu jest Silden. A do Silden zamiaru nie mam jeszcze wchodzić. Czy to są questowe? Tak. Questowe dziwne topielce. W górę i w górę i w górę i spacja, spacja, spacja. Tak, kupiłem tego Skyrima, mówiłem, że raczej to już powiedziałem, czyli głupi nie jestem, żeby o tym zapomnieć, ale razem z tym Skyrimem kupiłem sobie jeszcze Metro Redux, czyli obie części Metra na reworku. Po co, nie wiem. No! Dzik! Dzik paśnik.
A ja jeszcze muszę... Jeszcze się muszę popisywać, patrz jak to nie umiem trafić. Dostał strzałą w mordę. Dlaczego ja się bronię tarczą? Tak jak mówiłem, no tarcza fajna rzecz, ale no powoduje pasywność. Zamiast robić uniki i walczyć, to stwierdzam, że o wiele wygodniej mi będzie zasłaniać się tarczą. Nie przepychać mnie. Wydzicze kurwie. Chyba nie przeszkodzać mi, ładuję spela. Bądź dżentelmenem, kurwiu. Daj mi się zajebać. Naprawdę, dlaczego ich ataki mają takie priorytety? No, jest jaskinia, ale jest niebroniona, więc no... Chyba kolejny buntownik. Nie dogonię go. Walka jednocześnie kuszą i łukiem sprawia, że no nie potrafię się posługiwać ani jednym. Wyglądasz na osiłka. Właśnie kogoś takiego mi trzeba. Co? Sam nie wyglądasz na słabiaka. Nazywam się Randall. Jestem wojownikiem i chcę się przyłączyć do buntowników. Zmierzałem do Okary, kiedy natknąłem się na tę kopalnię. Gdzie jest ta Okara? Niedaleko stąd. Kawałek na wschód. Co zamierzasz zrobić? Widzisz tamtą jaskinię? Jest w niej kopalnia z najbogatszymi złożami, jakie kiedykolwiek widziałem. Jest tam wszystko. Złoto, żelazo, siarka. Jest tylko jeden malutki problem. Jaki problem? Kopalnia jest pełna bestii. Właśnie dlatego nikt z niej nie korzysta. Ale jeśli połączymy siły, moglibyśmy ją oczyścić. Co ty na to? No chopie. Tylko zapiszę. Świetnie, jeszcze tylko mi pokażesz później, gdzie jest Okara. Opróżnijmy ją z zasobów. I właśnie to chciałem usłyszeć. Szykuj się i chodź za mną. A miecz dwuręczny. Fajna rzecz, ale... Walka mieczem dwuręcznym w tej części Gothica nie wygląda ładnie. No serio, gdzie się podziało to finezyjne machanie szpikulcem, to siarka, żelazo? Kolejna bestia! Bądź moim tankiem, dobra? Bądź moim tankiem! Ale to wyszło. To załatwi sprawę. Ho. Wspaniale. Tylko ich opróżnię. No i panie Randallu. I w dupę, i w dupę, i w dupę, i niestety zauważył mnie. Ale nie ma zamiaru blokować. Tobie już podziękujemy, pasku. Nie obiecałem chyba zbyt wiele. Spójrz na wielkość tych samorodków. Co teraz? Idź oczyść resztę kopalni, a ja zacznę tu plądrować. Ja ci kurwa dam. Moja żyła rudy. A dobra, on będzie kopał sobie w tej ziemi. Dobra, kop sobie w tym gównie, a ja sobie je pozbieram. Jest żyła żelaza. Dzięki niej będziemy mieć żelazo do stworzenia sobie miecza półtora ręcznego. 5 bryłek rudy, żelaza. A jak tu pięknie, siarka. Tu jest wszystko, czego bym chciał. Żyła złota. A na górze jest więcej pełzaczy. I widzę, że ekwipowanie Kilofa wywala mi z rąk bryłka siarki i żyła siarki. Jest ciemno, muszę sobie włączyć spell na światło.
Rejnarze Łasiarki, dopóki widzimy cokolwiek, znaczy widzimy napisy. Dopóki widzimy napisy, to jest dobrze. I odpalmy teraz ten spell na światło, przy okazji wyekwipujmy się w nasz sprzęt. Osiem bryłek rudy żelaza i zawsze mnie ciekawiło, dlaczego ta ruda żelaza jest cała w lodzie, czy co to tam jest. Wiecie, tam jest ta bryłka żelaza i ona jest takim niebieskim czymś, co wygląda jak lód. No, mamy 13 paczek z bronią. Czego ja szukam? A no tak, spell światło. Które wygląda całkiem ładnie. I naprawdę daje fajne światło w odróżnieniu od poprzedniej części. Nie w ten sposób. A, niemożliwe podczas walki, bo mnie namierzają. Tyłem do mnie? Tyłem? Się nie wiesz, na co porywasz. Frajerzy... Ty cosiu. Akurat wtedy chciałem zaatakować. Akurat wtedy. Znowu! Nie mam pojęcia, co mi odwala. Bryłka? Tak, siarka. Więcej siarki w takich troszeczkę większych bryłkach. Ale wielkość bryłki nie ma znaczenia. Liczy się jej wnętrze. Żartujesz sobie. Ruda żelaza. Więcej rud. Teoretycznie mógłbym najpierw zrobić sobie perk poszukiwacz i dopiero wtedy wrócić, ale to nam daje z 2 punkty, 2 samorodki więcej. Maksymalnie. Znaczy nie wydaje mi się, żeby nagle zaczęło dawać nam... Zapomniałem, że kopanie ściąga nam tarczę. W ogóle cały ekwipunek nam zdejmuje. Dobra, bogata kopalnia plus 1 do siły, plus 4 do okary. Nie ma tu nic ciekawego. Skopać jeszcze raz. Czy za tą ścianą jest okara już? Słyszę głosy z okary. Dobrze ci radzę. Aj, tak bardzo bym chciał zdobyć w końcu kamień teleportacyjny do okary i mieć wyjebane w to, gdzie ona jest. Raczej nie będę już miał questów, które będą mi kazać przyprowadzić kogoś do Okary. Co najwyżej tego tam na dole, ale to bardziej będzie w drugą stronę działać. Co ja mogę powiedzieć? Minecraft? Każdy tutaj lubi Minecraft. O, złoty samorodek. I więcej żył żelaza. Ta wygląda swoją drogą troszeczkę tak jak z Gothica pierwszego, zwłaszcza ten tutaj taki niebieski fragmencik tam. Ostatnia? No jeszcze po drugiej stronie są z dwie. Albo trzy. Co tu jeszcze leży? Złamany. Trochę mi się zaraz znowu skończą.
bagatelizowałem sprawę kupowania wytrychów, no i mnie pokarało. Będzie trzeba się poteleportować po wszystkich, jak na razie, poznanych miastach i poskupywać. O ile dobra. To gdzie jest ta kopalnia, ta bogata, o której mówiłeś? A, ta, wszystko zabrałem, nie ma sprawy. Okej, ostatnia żyła. No, przedostatnia, bo jeszcze na dole nam została jedna. Zostało na górze parę samorodków siarki. Albo raczej bryłek siarki. Tak w sumie do czego się w tej części używa siarki? Nie mam kompletnie pojęcia. A tu jeszcze są. Większa część odcinka to jest no, zbieranie samej rudy, ale no, no cóż poradzić. Nie mogę przegapić takiej okazji. Coś mi się kojarzy, że gdzieś możemy chyba to złoto przerobić sobie na monety. Ale to raczej wspomnienia z jedynki. Z dwójki. Po co tu wlazłem? No tak, bo tutaj leży parę rzeczy, które chcę zebrać. O tutaj. No słyszę za ścianą ludzi gadających. Jak Justyna Bogutówna, nie słyszę głosy. To są głosy umarłych. Nic tu nie ma. Nie ma tu nic więcej. Jeszcze siarka leży. Więcej siarki. No i co, teraz jeszcze zabierzemy to, co zostało, czyli te tutaj żyły. No i zabierzemy ziomeczkę i się stąd wynosimy. Przedostatnia chyba, bo tam jest jeszcze jedna, ale nie wiem, czy czasem nie będzie więcej po drugiej stronie. Tu za rogiem. Nie, raczej już nie. No, koniec. O, mieczyk. Załóżmy nasz mieczyk. Załóżmy naszą tarczę. Jeszcze załóżmy kuszę, bo ładniej wygląda. No. Panie Randall, jest sprawa. Kopalnia jest pusta. Znaczy się, nie ma już więcej potworów, które mogłyby nam zagrozić. Doskonale. Teraz możemy ją w spokoju splądrować. Na pewno masz coś lepszego. Świetnie, no to on mi nie pomoże się dostać do Okary. Nie no, ziomuś. Kurwa, zajebiście, ale ja z tym spierdalam. Pomyślmy, tu jest jego obóz. Tu se siedział, tam jest Silden. Gdzieś w tej górze jest Okara. Gdzieś w tą stronę. Dziura. Taka dziura a la Jurassic Park.
Tam się coś świeci chyba. A jakbym tak popełnił samobójca? To mi się nie udało. Coś świeci, ale co to świeci, to nie mam pojęcia. Ta grafika mnie zastanawia, bo tam... Znaczy, z tymi grafikami nie należy się przejmować, ponieważ na nich są naprawdę dziwne rzeczy. Na przykład tamten... Nie mam pojęcia, kto to jest. Jakiś gość podobny do... kurwa! Gdzie jest to wejście do Okary? Ja to zaraz sprawdzam na internetach, no i... No i tyle. Nie skacz. Życie jest zbyt piękne, żeby je tutaj marnować i inne takie, tego typu teksty. Czy no ja nie wiem. Ja teraz tak na stylu, nie mam pojęcia, gdzie jest to wejście. Tu wzdłuż ściany lazłem. Są te dziwne... Dziwne topielce. Czekajcie, ja to zerknę w internety. Nie mamy czasu na takie głupoty. Mógłbym teoretycznie polecieć do Silden, ale nie chcę zaczynać tych dwóch wątków naraz. Okara, Getik 3. Pierdolone wejście. Widzę jakąś ładną mapkę. Ta mapka pokazuje, że powinienem iść jakoś tak gdzieś tędy. O, jeleń. Niezebrany. To świetnie ogólnie. Trzeba zawrócić dość mocno. I dopiero wtedy leść. Też sobie zrobili wejście pierdolone. Tędy? Chyba tędy. Przy okazji wrócimy się do skrzyni, którą zostawiłem. Okej, stara skrzynia. Nie mogłem otworzyć skrzyni z wytrychami, bo brakowało mi wytrychów. Coś tu jest? Poza tymi dziwnymi kryształami? O, Dragrod! Kryształy nabierają więcej znaczenia w części... w... Rizenie. Bo w pierwszym Rizenie to właśnie kryształy są takimi nowymi runami. Gdzieś tędy? Wygląda jak się... Jest! Kurwa! O, i teleport do Okary. Dlaczego? Nie chcemy tu awantur, jasne? Nikt mnie nie przywita. Ej, kurwie. Tylko przestań się obijać. Będę się obijać, kiedy będę chciał. Żartujesz sobie? Nie. Jestem szczery i prawdziwy. Pusta chata. Wiecie co, to ja tak na dzień dobry pokażę, kto tu rządzi i prześpi się w waszej chacie. Ciebie to nie obchodzi. No. Dobrze ci radzę. I co teraz, śmiertelnicy?
Nowa twarz. Witaj w Okarze. Przyda nam się każda para rąk. Gdyby to było takie łatwe. Jesteś kowalem? Kowalem, kucharzem, poszukiwaczem i niebiosa wiedzą, kim jest. Im mniej mamy ludzi, tym więcej zadań spada na mnie. Może lepiej nie zwalaj tego. Potrzebujecie więcej ludzi? Tak, i to bardzo. Nasz przywódca Roland prawie już nie ma komu wydawać rozkazów. Przyda nam się każda para rąk. Jasne, czemu nie? Gdzie znajdę waszego przywódcę? Idź do kopalni. Mieszka w jaskini na dole. Załatwię wam więcej ludzi. Jeśli znasz ludzi, którzy zgodzą się walczyć za króla, sprowadź ich tutaj. Rozejrzyj się dookoła Okary i po farmach Montery. Jestem pewien, że pełno tam zagubionych dusz, które zgodzą się tu przybyć. Okej. Potrzebuję broni. To największa kuźnia broni buntowników w całych krainach centralnych. Mogę ci coś sprzedać. Mogę ci sprzedać w pierdol. Pokaż mi swoją broń. On nie ma półtoraka. Mogę od niego kupić półtoraka, ale no to się troszeczkę mija z moim celem. Będzie trzeba się teleportować z powrotem do Montery. Stamtąd zdobyć sprzęt. I tu wrócić. Dobrze, to sobie zostawię. Jeśli on będzie tak cały czas, to nie. To won, to won. Ten won, ten won. Jeśli on będzie tak cały czas. Lepiej nie zwalaj tego na innych. To won. To won. Żartujesz sobie? Zachowam sobie takie dwa miecze. Gdyby to było takie łatwe. To zostawię. Czemu nie? Trofea sprzedajmy. O, ruda żelaza, taka duża. I 67 takich małych, a 7 normalnych. O, tak samo z bryłkami. Czyli 4 bryłki duże i 33 siarki w proszku. Gdyby to było takie łatwe. Pozbywamy się, pozbywamy. Nie zwalaj tego na ziemi w drodze. Okej. W tej chwili nie mogę niczego stworzyć. No niestety, ale co w takim razie, Montera. I tak tu zaraz wracam. Ja tylko do kowala. Pewnego dnia to wszystko się skończy. No, bo kiedyś to wszystko się skończy. Pewnego dnia. Dobrego dnia! Aj, warif. Miecz półtora ręczny. Wyjdzie nas to taniej niż kupując cały miecz półtora ręczny. To jest 16 tysięcy, a to 12. Więc jesteśmy na plusie. Okej, no to produkt... Brak młota. Naprawdę wyjebałem młot, tak długo go trzymałem przy sobie, a teraz go wyjebałem. A on mi go nie sprzeda? On też nie ma. Dobra, uwaga, zapisuję. Trzeba by go podwędzić w takim razie skądś. Tutaj nie za bardzo, bo tutaj się odbywa orczy gangbang. Aj, Stanford, czy jak ci tam? Właśnie Stanford. Pokaż mi swoje towary. A młotek, dobra. Oj, młotku, już cię więcej nie opuszczę. Okej, mieczyk, zróbmy takie 3. Bo chcę sobie odrobić. Pokaż mi swoje towary. Zbądźmy się od razu 2. I 8 tysięcy w suchym. Naostrzmy go. Patrzcie, jest wykuty własnymi rękoma, czyli ma plus 10. I jeszcze plus 10 za naostrzenie. 100!
To jest dobra przesiadka. No. Uff. Pokaż dupę, a nie towary. Masz mój stary mieczyk, mi już niepotrzebny. Masz może jakąś lepszą tarczę? No, chociaż wątpię. No, nadal mogę wątpić. I swoją drogą, czy jak zdejmę tarczę, to będę go trzymał w jednej ręce. Bo w sumie to ja mam, nie mam w ogóle zdolności trzymania broni w dwóch. Co do najemników? Nie mam zamiaru mówić o zdrajcy. Mam 30 punktów, mogę je wykorzystać na otwieranie zamków. A potem następny level pójdzie w ich... mogę je wykorzystać na naukę zdolności złodziejskich. A potem to przenieść na otwieranie trudnych zamków, arcy trudnych zamków. Ale mogę też na przykład zrobić sobie mistrza walki bronią jednoręczną, silne parowanie, to wszystko naraz. Na razie zostawię. Co ja teraz? Teraz ja się wynoszę do Okary. Ten miecz. Chwyć ten miecz i nie jednego siecz. Pokaż. Co pokaż? Ja już mówiłem co pokaż. Pokaż dupę. No i co teraz? Teraz na dół. O, widzę, że tu się odbywa niezłe wykopalisko. A to gdzie prowadzi? Mój ty bożuch, no przynajmniej świętszy. Bogactwo, skurwysyny. Widzę, że panowie przestali pracować, to mogę sobie zabrać wasze złoża. To nawet fajna rzecz, że NPC przerywają swoją robotę, jak nas widzą. Więc możemy... A nie możemy, bo te nie są dla nas. Ale ten już jest. Zrobię sobie duży zapas i będę mieć na przyszłość. No i co to wszystko. Dziękuję panom. Aj, Okara, ona wygląda tak ohydnie. Pulpit? Tu jest napisane coś o alchemii. Świetnie. Zapis. Wytrych jest mój. Stary kufer. To jest teraz skrzynia. No i na razie... stół alchemiczny, robimy mikstury. Najlepiej chyba będzie wykorzystać dzikie jagody. Z może tak słonecznego ziela. No. I mamy 19 miksturek. Czy ktoś tu w ogóle mieszka? Dobra, zostawiam już te żyły. Na razie mi nie potrzeba. Co mnie obudziłeś? Shaun. Jeśli masz złoto lub srebro, przynieś mi je. Dam ci dobrą cenę. Gdzie znajdę twojego szefa? Paladyn Roland zasiada w tamtej jaskini. Paladyn? Co tu robisz? Opiekuję się tą kopalnią żelaza. Dodatkowo dbam o to, abyśmy mimo trudnej sytuacji nie ugrzęźli w biedzie. Zabieram bogatym i daję tym tutaj. Rozumiem. Jesteś złodziejem, który przekazuje swe łupy buntownikom. Przed wojną byłem zwykłym farmerem w Geldern.
Dziś zbieram artefakty. Ma jakąś taką fajniejszą zbroję. Wojna wiele zmienia. Naprawdę, jakąś taką inną, fajniejszą. Daj mi to, 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 to. Co można zdobyć w Geldern? Dawno tam nie byłem, ale z pewnością wala się tam kilka fajnych artefaktów. Podobno w Geldern mają nawet hełm pierwszego paladyna. To się przyda. Opowiedz mi więcej o tych artefaktach. Ostatnio znacznie wzrosła wartość relikwii pradawnych. Niektóre z nich posiadają podobno właściwości magiczne. Najcenniejsze wydają się być jednak boskie artefakty. Podobno ostatni patrol, jaki wyruszył z Montery, odnalazł jeden z nich. Gdzie znajdę teraz ten boski artefakt? Roland wysłał do Goty patrol rozpoznawczy. Mieli artefakt ze sobą. Przywódca oddziału sądził, że pomoże im w walce. Spytaj Rolanda. Może wiedzieć więcej na ten temat. Okej. Roland. Jest Roland. Ta zbroja. Podobno do naszego obozu dotarł ktoś nowy. Mówi się, że rokuje spore nadzieje. Widzę, że plotki nie kłamią. Mam wiadomość od Sanforda, opiekuna magazynu w Monterze. Czas najwyższy na jego raport. Dobra robota. Potrzeba nam więcej takich jak ty. Zadania anulowane jak lojalni są wobec orków. Ty tu dowodzisz? Dobrze. Staram się utrzymać porządek w Okarze najlepiej jak potrafię. Trudna robota. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że straciliśmy już ponad połowę ludzi. Byłeś kiedyś paladynem? Tak. Byłem wojownikiem na służbie króla. Podobnie jak moi towarzysze broni z Goty. Nasza arogancja była równie wielka, jak rozmiary naszej klęski w wojnie z orkami. Mimo to wciąż z dumą noszę mój pancerz. Nauczysz mnie walki? Co on tu ma? Parowanie silnych ciosów. Mistrz kuszy. Kusznik, walka toporami, lepsza i zwykła. I mistrz miecza. Jaki masz plan? Musimy skontaktować się z królem, żeby nie wpaść w łapska orków. Zabarykadował się w kasztelu w naszej stolicy, Vanguardzie. Nie wiem, co planuje Robar. Aby się tego dowiedzieć, będziemy potrzebować kamienia teleportacyjnego z Goty. Dzięki kamieniowi można się przenieść do królewskiej stolicy. A to jest coś. I dzięki Grożu mi przypomniałeś, gdzie był ten kamień. Co się stało z twoimi ludźmi? Walka o Monterę nas zdziesiątkowała, ale dalej prowadzimy tam rozpoznanie. Do tej pory orkom udało się odnaleźć i zniszczyć prawie wszystkie nasze posterunki. Wysłałem tylu ludzi, ile mogłem, na poszukiwanie drogi do stolicy, do Vanguardu. Jakieś powiadomionko dostałem. Na razie go nie będę mógł przeczytać, z wiadomych przyczyn. Opowiedz mi więcej o Gocie. Gota leży na wschodzie, pomiędzy Faring a Monterą. Niegdyś była kwaterą główną paladynów z tych krain, dopóki nie zdobyli jej orkowie. Dziś po ulicach Goty kroczą umarli. Orkowi szamani obłożyli miasto straszliwą klątwą. Opowiedz mi więcej. Jaką klątwą obłożono Gotę? Początkowo bitwa o Gotę miała dla nas pomyślny przebieg. Aż do czasu, kiedy szamani orków przyzwali tego przeklętego demona. Ten pomiot piekielny omiótł ulicę Goty. Potwór zmienił wszystkich uczciwych ludzi w pozbawione duszy stwory. Jakby spadło na nas samo piekło. Mogliśmy tylko uciekać. Utraciliśmy Gotę na wieczność. Zajmę się Gotą. Nie bądź głupcem. Ten demon z pewnością wciąż tam jest. Lepiej trzymaj się od niego z daleka. Okej, ale Gotę i tak zdobędę. Pokaż mi swoje towary. Aj, zbroja. Ciężka gałąź. Miecz dwuręczny, kuszana jemniaszka. Rogaty hełm. Hełm pierwszego paladyna, to jest coś. Zapomnij.
Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Kurwa, ja chcę pancerz paladyna. Zapomnij. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Zapomnij. O, a, no tak, bo przecież... Bo przecież, no, wydobywałem rudę, no to zdjąłem miecz. Gdzie są teraz ludzie, którzy mieli się dostać do Vanguardu? Wysłałem ich do Goty. Sądzę, że to najgłupsze, co kiedykolwiek zrobiłem. Czemu nigdy nie zaatakowaliście Montery? Obawiam się, że zbyt długo czekaliśmy na właściwy moment. Dobra, tego wątku nie ruszam i na razie zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tego zobaczenia w kolejnym odcinku, kochani dzieci Boże. I gdzie chcecie, żebym się teraz udał? Udajemy się do Goty, czy może do pozostałych miast orków, czyli do Silden, Geldern i Trellis. Po drodze jeszcze nawiedzając tą Nemory. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże, siema.